Zostań żołnierzem News. Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam w podcaście Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. A w tym odcinku istotne informacje dla ośmioklasistów, zwłaszcza tych interesujących się nowoczesnymi technologiami i oczywiście wojskiem. W tym roku zostaną uruchomione klasy o profilu Cyberbezpieczeństwo i Nowoczesne Technologie Informatyczne w ramach programu CyberMIL z klasą. Młodzi ludzie po zakwalifikowaniu się do takiej klasy skorzystają z wyjątkowych możliwości edukacyjnych, a w przyszłości będą mogli wzmocnić powstające Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Jak na razie w każdym województwie powstanie jedna specjalistyczna klasa. O możliwościach edukacyjnych rozmawiamy z dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, w skład którego wchodzi trzecie liceum ogólnokształcące imienia Orła Białego, panią Martą Figurą. Co skłoniło państwa szkołę do udziału w programie CyberMIL z klasą? Przede wszystkim skłoniło nas to, że jest to poszerzenie oferty edukacyjnej w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Dodatkowym takim argumentem, aby przystąpić do tego projektu, był fakt, iż projekt zakładał powołanie jednej klasy w każdym województwie w kraju. Projekt, można powiedzieć, prestiżowy, wyjątkowy, który daje także możliwość zaprezentowania szkoły na arenie kraju. I jakie należało spełnić wymagania, bo jedna szkoła na jedno województwo, ta rywalizacja musiała być bardzo mocna, zacięta, no i trzeba było spełnić określone wymagania. Jakie państwo musieli spełnić wymagania? Szkoła musiała spełnić szereg dodatkowych kryteriów formalnych, między innymi musieliśmy prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły. Musieliśmy posiadać klasy, które realizują program z matematyki, informatyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Musieliśmy także uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych. No i najważniejsze też zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu. Było dla nas bardzo miłym zaskoczeniem, że to właśnie moja szkoła została wybrana z województwa śląskiego do udziału w tym projekcie. Na pewno była to dla nas wielka radość, satysfakcja, trochę duma także. Te klasy mogą, czy też powinny liczyć nie mniej niż 10 uczniów i nie więcej niż 15, prawda? Czyli też ta selekcja, czy też wybór tych najlepszych uczniów, podejrzewam, że nie będzie prosty. Jakie oni będą musieli spełnić kryteria, żeby do takiej klasy się dostać? Tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że poprzeczka dla tych przyszłych uczniów jest postawiona dosyć wysoko. Kandydat do klasy musi uzyskać minimum 150 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Punktacji będą podlegać przede wszystkim takie przedmioty jak matematyka, informatyka, fizyka, język angielski. Ważny będzie także wynik egzaminu ósmoklasisty. Są to bardzo wysokie wymagania, ale liczymy, że chętnych nie zabraknie, tym bardziej, że przed absolwentami tej klasy naprawdę otwierają się szerokie perspektywy, a zainteresowanie nauką w tym oddziale jest dość duże. Przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych będą preferowane, czyli humaniści są w trochę gorszej, podejrzewam, sytuacji. Myślę, że tak. Humaniści na pewno mają nieco gorzej, ale pamiętajmy, że często jest tak, że osoby, które są uzdolnione matematycznie, to są także świetni humaniści, więc takie osoby też zdarzają się i jest ich sporo. Formalnie klasa zostanie uruchomiona 1 września tego roku, czyli już pewnie państwo macie jakąś wiedzę na temat tych zainteresowań. Nabór, który realizowaliśmy w poprzednim roku szkolnym, już obserwowaliśmy zainteresowanie projektem. Środowisko edukacyjne miasta Jaworzna i miast ościennych już dowiedziało się, że w naszej szkole ten projekt będzie realizowany. I już były telefony na przełomie maja i czerwca roku poprzedniego. Społeczność myślała, że już będziemy od tego roku tą klasę prowadzić. Nabór oczywiście rusza i ta klasa będzie otwarta 1 września 2021. I już teraz także też obserwujemy zainteresowanie oddziałem. Mamy telefony, mamy maile z prośbą o informacje. Mamy także na stronie internetowej szkoły już szereg informacji wstępnych, które podajemy. Ci najlepsi uczniowie znajdą miejsce w tej klasie i podejrzewam, no będzie dosyć ciężko, żeby tam się znaleźć, dostać. Oddział w założeniu ma liczyć maksymalnie 15 osób. Maksymalnie 15 osób, to jest bardzo niewiele osób. To jest praktycznie, można powiedzieć, takie troszkę nauczanie indywidualne w bardzo specjalistycznej grupie. Dlatego też ta poprzeczka, no, przyjmiemy najlepszych, więc poprzeczka jest ustawiona wysoko. No niemniej jednak będziemy śledzić, co się dzieje w toku rekrutacji i reagować na to zainteresowanie. Być może także utworzymy jakąś jeszcze inną klasę
o rozszerzonej matematyce. No zobaczymy. Te przedmioty, które są w ramach programu, są niezwykle interesujące. Kryptografia, czy podstawy kryptografii, budzi takie zainteresowanie i podejrzewam u niektórych młodych ludzi dreszczyk emocji. Dokładnie tak. Program Cyber Między Klasą będzie prowadzony przez pierwsze 3 lata nauki w liceum i program obejmie takie obszary tematyczne jak podstawy kryptografii, historia kryptografii. I trzeba tutaj wiedzieć, że kryptografia to nauka, która zajmuje się szyframi, a współcześnie kryptografia uznawana jest za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki. Jest też blisko związana z teorią informacji, z inżynierią i ma szerokie zastosowanie w obszarach wojskowości i w szeroko pojętej dyplomacji. Ten program to nie tylko kryptografia. Mamy także pozostałe przedmioty, które są raczej takie standardowe i brzmią mniej zagadkowo. Są to podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. I nauka w takiej klasie umożliwi naszym potencjalnym uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszarów współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa. I jak to planujemy zrealizować? W ramach kształcenia przewidziano są zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wizyty studyjne w firmach z branży cyberbezpieczeństwa. Ten program nauczania przedmiotów specjalistycznych będzie już realizowany przez te pierwsze 3 lata nauki, a w ostatniej klasie uczniowie skupią się na przygotowaniach do egzaminu maturalnego, ale na pewno nie stracą kontaktu z wojskiem. Twórcy tego projektu myślą także o wprowadzeniu do programu nauczania tej klasy szkoleń wojskowych, a w ramach kształcenia przewidujemy także zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Jak wygląda to wsparcie ze strony Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej? Co Państwo tutaj otrzymujecie? Jakie wsparcie właśnie od naszej instytucji? Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Biuro jest bardzo doświadczone już w prowadzeniu tego typu projektów edukacyjnych. Natomiast nadzór merytoryczny będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna. A na bieżąco będziemy dokonywać korekt, analiz, aby proces edukacyjny był jak na najwyższym poziomie. To wsparcie jest bardzo szerokie, można powiedzieć. Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli uczestnikom programu, czyli wszystkim szkołom, wsparcia finansowego na realizację zadania. Ale pamiętajmy, że wsparcie finansowe to nie tylko pieniądze, ale także opieka merytoryczna. Niemniej jednak te środki są także bardzo ważne. Środki publiczne zostaną przekazane organom prowadzącym w formie dotacji celowych. 20% sumy całego zadania musi stanowić wkład własny szkoły. Organ prowadzący zapewnia naszej szkole taką kwotę. I to wsparcie finansowe szkoła będzie mogła wykorzystać m.in. na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych, projektorów multimedialnych, licencji i oprogramowania, dostarczania usług internetowych. Dofinansowaniem zostanie objęte także szeroko pojęte wynagrodzenie nauczycieli, zwłaszcza na przedmioty specjalistyczne. Z tego, co mi wiadomo, ogółem na realizację programu Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać w ciągu 3 lat 5 760 000 zł, czyli na szkołę jedną uczestniczącą w programie przypadnie około 360 tysięcy złotych. To spora kwota, która będzie do dyspozycji. Mówimy o przedmiotach, mówimy o tym wsparciu ze strony biura, a teraz porozmawiajmy trochę o tych korzyściach dla tych młodych osób, które w przyszłości będą mogły się związać z Wojskiem Polskim. To na pewno jest bardzo istotne. No i też jest ideą tego programu, żeby wzmacniać to cyberbezpieczeństwo. Absolwenci na pewno będą mieli ułatwiony start na wyższe uczelnie, m.in. na Wojskową Akademię Techniczną. No tym bardziej, że głównym celem tego programu jest wykształcenie zawodowej i naukowej kadry polskich sił zbrojnych. Tak się składa, że w naszym kraju obecnie tworzone są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni i dla większości absolwentów ukończenie takiej klasy może być przepustką do kariery związanej z szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem. I cyberbezpieczeństwo to obecnie priorytet w działaniach NATO, które zdaje sobie sprawę z faktu, że metody prowadzenia wojen znacznie się zmieniły. Prawda jest taka, że absolwenci tej klasy będą mogli kontynuować rozwijanie tych swoich zainteresowań na Wojskowej Akademii Technicznej, ale nie tylko, także na wielu innych uczelniach, a cyberbezpieczeństwo jest potrzebne w każdym jednym przedsiębiorstwie, w każdym jednym zakładzie pracy, w bankach, w zakładach produkcyjnych i na tym polu
naprawdę można wiele zdziałać i jest wielkie zapotrzebowanie na fachowców w tej dziedzinie. Młodzi ludzie doskonale sobie zdają sprawę teraz z tych możliwości, inwestują w siebie. Rozumiem, że realizacja takiego przedsięwzięcia to jest bardzo duże wyzwanie dla szkoły, no i dla uczniów. Zgadza się, ale to jest także wyzwanie, ale i satysfakcja. Proszę pamiętać, że cały czas mówimy o 16 placówkach w skali kraju, które będą realizowały ten projekt. Czyli można śmiało powiedzieć, że projekt jest w jakimś sensie elitarny. Projekt na pewno daje możliwość zapoznania się uczniom na poziomie liceów czy techników z tymi zagadnieniami cyberbezpieczeństwa, co jest o tyle dobre, że już po nauce w tej klasie młody człowiek może dokonać takie jakby samosprawdzenia, czy to jest to, co go interesuje, czy to jest to, co chce robić w życiu, a nie czeka na ewentualne studia wyższe. Jeżeli tutaj będzie duże zainteresowanie, jeżeli młodzież będzie chciała brać w tym udział, jeżeli będą chętni, być może urodzi się coś, co będziemy mogli kontynuować w latach przyszłych. Kiedy ci młodzi ludzie będą formalnie mogli starać się o przyjęcie do tej klasy? Proces rekrutacji będzie ruszał już niebawem. My mamy styczeń roku 2021. Na chwilę obecną oczekujemy na zatwierdzenie programu w formie eksperymentu pedagogicznego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nabór do tego oddziału będzie ogłoszony już w okolicach lutego-marca. Młodzież będzie mogła się rekrutować do programu, do tej klasy zgodnie z kalendarium rekrutacyjnym. Do tej pory rekrutacja to jest zawsze czerwiec, lipiec, czyli już po egzaminach ósmoklasisty, w momencie kiedy młodzi ludzie mają wyniki egzaminu, dysponują także wynikami ukończenia klasy 8 szkoły podstawowej. Mamy wtedy rekrutację elektroniczną. Młodzi ludzie będą wpisywać punkty, osiągnięcia. System komputerowy będzie to wszystko przeliczał. Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych lipiec, sierpień. Według kalendarza, który jest ogłoszony przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach programu Cybermil z klasą znajduje się lista szkół zakwalifikowanych do przedsięwzięcia. Nawet jeśli do szkoły nie będzie najbliżej, warto spróbować podjąć wyzwanie. Naszą rozmówczynią była dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie, w skład którego wchodzi trzecie liceum ogólnokształcące imienia Orła Białego, Marta Figura. A ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.